Cześć, witajcie. Jestem z wami od niedawna. Mam takie poczucie, że to wszystko zaczęło się od pytania. Czuję, że źle się dzieje w moim życiu i poszukuję odpowiedzi. I tak naprawdę ta odpowiedź przyszła 1 kwietnia, kiedy przyszłam tutaj na dotyk nieba. I wydarzyła się rzecz, która wydawała mi się, a wykonana... I nie był to prima aprilis, tak? Absolutnie. Wybaczyłam oprawcy, przez którego skończyłam w szpitalu i tak dalej. I będąc 1 kwietnia tutaj, udało mi się wybaczyć i zrozumiałam, że właśnie wdzięczność, wybaczenie i miłość to są właśnie te rzeczy, które sprawiają, że możemy być wolni, możemy czuć się coraz lepiej. I pamiętam... Czyli tobie ta decyzja usłużyła, prawda? Bo to jest bardzo ważne, tak? Że przebaczyłaś i poczułaś się wolna, tak? Tak, absolutnie. A pamiętam, bo tutaj chyba z twoją żoną właśnie ona mnie uzdrawiała. I pamiętam, jeśli będą łzy, wybaczcie, bo to jest bardzo... Płacz ile chcesz. Sami swoi. Kto nie płakał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Dokładnie. Słuchajcie, ja poczułam taki wodospad miłości Bożej. Mam poczucie, że chyba nikt nigdy mnie tak w życiu nie kochał jak Bóg. I to sprawiło, że od 2018 roku brałam antydepresanty. Od maja nie biorę już wcale i nie mam żadnego nawrotu choroby. Amen. Także to jest niesamowite, a kolejna sprawa to... Pracowałam w korporacji, w której spędzałam po 14 godzin dziennie. I co było ciekawe, to wyleciałam za błąd, którego nie popełniłam. I tak sobie myślę, Boże, Ty po prostu Ty mi mówisz, że to nie jest miejsce dla mnie, że ja nie powinnam swojej energii, swoich dobrych wibracji, swojego doświadczenia właśnie zostawić w miejscach, które nie doceniają mnie. I niesamowite jest to, że właśnie w piątek mówię, pojawiła mi się oferta pracy i mówię, dobra, wyślę CV, co mi szkodzi, ale jak zobaczyłam stawkę, mówię, nie, to jest tak wysoko, że ciekawe, czy to jest możliwe. I wyobraźcie sobie, że pół godziny w piątek od wysłania CV dzwoni do mnie rekruter i mówi, że chce się umówić ze mną na spotkanie dziś albo w poniedziałek. Mówię, dobra, bierzmy życie za rogi i spotkajmy się za 2 godziny. Rozmowa przebiegła bardzo dobrze. Zostałam zaproszona na kolejny etap, więc wszystko oddaję Tobie, Panie Boże, w Twoje ręce. Amen. Dziękuję bardzo. Amen.